wojna się zaczęła, miałam lat 13. Później, bo ja się urodziłam na wsi, ojciec mój prowadził gospodarstwo rolne, w 1937 roku zmarł. Ojciec był wdowcem, a mama wdową. Ojciec miał 5 dzieci, a moja mama jednego syna. I mając 30 lat, moja mama zdecydowała się na mojego ojca, który był starszy 18 lat od mojej mamy. No ale tak było. I ojciec jak zmarł, później nas wysiedlili, bo zamieszkała Niemka tam. I ja już byłam wcześniej, bo ja miałam brata przyrodniego, o 20 lat starszy ode mnie był. To on już przed wojną mieszkał w Warszawie, taki fabrykant, myśmy na niego mówili, bo miał takie warsztaty samochodowe, karoseryjne. Wszystkiego się, powiedzmy, i mał, tak jak to można powiedzieć zwyczajnie. I tam, gdzie Krochmalna 87, gdzie myśmy zamieszkali, bo on mieszkał na Wolskiej, 46 czy ileś, to w tym zburzonym domu tamtym była taka fabryczkę taką założył. Tam były wszystkie, nawet później to były te różne nawet granaty, tam różne te takie broń dla powstańców robili. A tu już była godzina W, jak zaczęły te syreny wyć, już tu ten, widzę przy tym róg Młynarskiej i Wolskiej, barykady, tramwaj na tramwaju. Ja mówię, Boże drogi, to ja muszę prędko do domu, bo wiem, że tam bracia też wszyscy byli związani z powstaniem. No ale do domu już na Wolsko nie mogłam pójść, musiałam wrócić tu. No i później właśnie do tego Pruszkowa dostaliśmy, bo jeszcze myśmy pojechali, jeszcze trochę ludzi uciekło, powyrywali te deski z tych, to jeszcze uciekli, a nas wzięli do Pruszkowa. No i byliśmy chyba tam ze 2 dni. No i tak ogłosili, kto do Sochaczewa chce jechać. No to ja rodem z Sochaczewa, tam właśnie, gdzie byliśmy wysiedleni, to ja z naszego domu wziąłem całą piątkę, to znaczy ze mną piątka, to ja mówię, jedziemy do Sochaczewa, to ja tam wam pomogę. No ja tak wiele lat nie miałam, ale ja mówię, to ja już pomogę, tak jakoś byłam tego. No i jak do tego Sochaczewa, to do Oświęcimia się dostali. Ale po drodze, zanim jeszcze, ludzie nam bardzo pomagali. Na każdej stacji, gdzieśmy się, bo oni tak przeważnie nocą, ale na każdej stacji to ludzie stali i z wodą, i z płynem, i z chlebem. No także tego. No i później nas tam transportowali stopniowo, bo to przeważnie nocą, żeby nikt nie widział. No i ja trafiłam do tego Auschwitz, tak powiem. Ja miałam takie duże oczy. No te włosy miałam do gołej skóry obcięte, bo ja miałam takie duże, grube włosy, Boże. I oni się bali widocznie, że tam się coś się nie stało. To mi ścięli te włosy na zero. Także jak ja w Oświęcimiu chciałam się zobaczyć, gdzie, jak ja wyglądam, doszłam do szyby, szukam się, nie widzę. Ja nie mogę siebie znaleźć. Dopiero przyszła taka starsza pani, mówi, a to ty tu obok stoisz. Ja byłam tam 6 tygodni. Kwarantannę taką była. Najpierw byłam na bloku 18, a później 31. No i później transport. Był do Bergen-Belsen, tam gdzie byłam. Tam to już byłam 7,5 miesiąca. W Oświęcimiu to była Lagereltestę Stenia. Nie wiem, czy panowie słyszeli, kiedyś taka była Stenia. To ona, tak jak to później nas wywieźli do tego Bergen-Belsen i część ją, i część Auschwitz, to właśnie był taki wiec i powiedzieli, że ona jest panią świata, nieba i ziemi. Także należy się z tym liczyć, że ona może i zabić i ma prawo do wszystkiego. O, tak. No raz nas zaprosili, pojechaliśmy na rampę tam chleb przywieźć do obozu. I pamiętam, no to te bloki to już męskie były wtedy, jakiś tak z takiego bloku. Taki bosak był taki, no kij długi, to znaczy drągnie tam kij i z taki hak. I ci, tych trupów, tych męskich, to tak byli związani te nogi, to tylko za tym hakiem i tak wyciągali. I tak poukładali, spisywali ich.
I taki jeden muzułman też już ten kocem przykryty i tak patrzy na mnie, ja ten chleb tam, my składamy. Ale on tak jeszcze takie ostatnie słowa tak właśnie mówi, że tego, że no, że on musi umrzeć. A mówię, może jeszcze nie. No ale w tym kocem były, nie było tam, powiedzmy, wyjścia. Ale patrzy, jak ten chleb rzucają. I tak pamiętam, jak raz też wieźliśmy ten brukę. No tam złapali od nas, tam akurat przywozili transport z Buchenwaldu i tego. I już później po drodze, co tam poumierało ich sporo, to rzucili na tą ciężarówkę, a później tylko szpadlem i tak wyrzucali tam do tego. I tych trochę więźniów, bo myśmy podjechali pod tą kuchnię i oni jak zobaczyli tę brukę, tam myśmy rzucili, a oni się ci mężczyźni rzucili, Boże. A ten kucharz wyszedł z tego, ten szpadel miał i tym kantem tak po nich, tak szatkował tam po nich. No takie różne rzeczy widziałam, to też mogło i to serce pęknąć. Trzymałam się jakoś, ale pod koniec zachorowałam na dur brzuszny, durchwal tak zwany. I proszę sobie wyobrazić, że tego, że to już był koniec, ale to krótko tak przed tym, bo już te bocianówki, jak powystawiali, to już ci Niemcy mieli już białe chorągiewki, ale jeszcze strzelali do ludzi, pomimo wszystko. I proszę sobie wyobrazić, ja na ten durwal i chciała, tak chciały mnie te koleżanki z naszego domu, dlatego że ja mówię, żeby w razie czego, bo ja byłam jedynaczką, miałam braci, ale jedynaczką, także coś powiedzą o mnie, co się ze mną stało. No i tego, i ta, wystawiały mnie tak ten, przed ten blok na ten, no tam był Czech taki, jeden SS-man, ale Czech taki człowiek trochę inny. I proszę sobie wyobrazić, bo Glokowa musiała mnie spisać na ten blok śmierci. Ona już nie może mnie trzymać, jeszcze jedną taką. No i rzeczywiście ona nas zapisała nas i my idziemy dwie. I proszę sobie wyobrazić, idziemy, tak idziemy. I ja tak sobie pomyślałam. No tak, ci strzelają, no uciekać nie możemy. A tu zaraz za tą bramą, to jak już my przejdziemy tam, to tam już tak panował ten dur brzuszny, że tego, że czuć było z daleka, no to jak my pójdziemy tam na ten blok śmierci, to nic z tego nie wyjdzie, tak sobie pomyślałam. I ja do niej nic nie mówię, ale się odwracam tak pomału, bo miałam 32 kilo, to przecież to wszystko to było na tej skórze i te kolana. Także najmniejsze takie zawahnięcie, to można się przewrócić. Jechał taki wózek dwuten i wszystko ubudł na ten wózek i już. I ja pozwoliłam sobie wrócić. Aha, a ona jeszcze do mnie powiedziała tak, jak ona powiedziała do mnie, bo ona była starsza, ona miała 40 lat, ale mówi, dziecko, czy ci nie żal umierać? I ja wtedy nic się do niej nie odezwałam, ale odwróciłam się tak pomału i do przodu. Nie wiem, czy ona się odwróciła też za mną, ale ja wróciłam do tej blokowej swojej. To była Maria z tego, z Poznanianka. I zaczęłam ją prosić, żeby ona mi wpisała z powrotem do tego, że ja jestem z koleżankami, nas jest cztery, że one mi może coś pomogą. Żeby ona mnie z tego, i zaprosiłam ją i ona mnie wpisała do tego zeszytu. I widocznie ona, bo ja się nie odwracałam, bo nie można się odwrócić, bo ja bym się przywróciła. Tak ja byłam słaba, bo to ten dur brzuszny taki był. I proszę sobie wyobrazić, i ona chyba też wróciła. Bo ona powiedziała, Glokowa mówi, nie mogę was wszystkich zapisać, słuchajcie, nie mogę was wszystkich zapisać. No i tego, i nie wiem, ale ja już się nie odwracałam. I ona, ta Glokowa mnie zostawiła i dzięki Bogu, że mnie zostawiła. I one mnie wzięły te cztery i jak tego, jak był ten apel czy coś, to one mnie ustawiały za sobą, tak. A ja tam sobie tak opierałam się, najpierw na ościanę, a później jak ten Niemiec szedł liczyć,
no to tego, to doprowadzały mnie, ja tak tylko brałam sobie tak za ramiona tego i udało mi się i zostałam w tym bloku i później już nie poszłam na ten blok tej śmierci i dlatego przeżyłam. Ale później ten, to już ja byłam, już wróciłam na ten tam, ale no myśmy to ja byłam, zostałam, ale już wtedy później jak słyszę, że ten głos taki jest, jakaś radość jest, krzyki takie czy coś, to ja mówię, coś się dzieje. Ja nie mogłam wyjść, to ja leżałam, ale obok koło mnie leżały, no bo płynęło z nas wszystko, no po prostu płynęło ten durfal, no nie można było się ani do ubikacji, ani do czego, no przecież tak. No i dzięki temu ta blokowa, ale ona nie przeżyła. Ona mnie zapisała na ten, na poczet tych ludzi, ale ona nie przeżyła. Ona była zdrowa, bo to poznanianka i później ja ją odwiedziłam. Pałac był taki Himmlera, co robili tam już po wyzwoleniu oczywiście. Pałac Himmlera, gdzie ona była w tym szpitalu. Ja ją odwiedziłam, a z niej woda ciekła. Z tego łóżka, tego wszystkiego jej woda ciekła. Ona mi uratowała życie, ale ja jej nie mogłam. Ten anioł stróż, ja zawsze mówię, anioł stróż czuwał nade mną. Anioł stróż, bo miałam różne tarapaty. Anioł stróż czuwa nade mną. Bo ja tu tych, to co to tu powiedziałam, to takie punkty po prostu, ale to. To anioł stróż czuwa nade mną, nad nami.